Siemanko wszystkim z tej strony, Mati. I dzisiaj będę chciał Wam jeszcze opowiadać o jednej jednostce, o której po części zapomniałem, i, ale nie sądziłem też, że pomimo tego, że ona jest tylko jako jedna jednostka, występuje, to będziecie chcieli, abym coś o niej nagrał. No ale tam dostałem parę informacji. Słuchaj, Mati, nagraj. Możecie o tych lekkich czołgach powiedz coś. Nie ma problemu, jak najbardziej. Słuchajcie, nasze lekkie czołgi w tej grze spełniłem też bardzo fajną rolę. Jak możecie zauważyć. One mega mocno kontrolują niszyciele czołgów i śmigłowce, haubice, armaty przeciwpancerne i tak samo katiusze. Taka katiusza nie ma też życia przy lekkim czołgu jak go dopadnie. I teraz słuchajcie, nasz lekki czołg jest tylko z obozu niebieskich, więc nie ma problemu z wyborem czy to czary czy to czerwony. I teraz tak, granie lekkim czołgiem nie jest łatwe, to od razu Wam mówię. Na polu bitwy musicie dobrze wyczuwać momenty. Ja do tej pory grając tam ponad po tej roku dalej mam czasami z tym problemy. Ale ja mam też problemy z tym, że mój czołg lekki jest bardzo słaby. Teraz mam bodajże 8.1. Nawet nie, teraz mam 8.0, bo musiałem komponenty poddawać do 9.1 mojego MB. Teraz za niedługo będzie po prostu 8.1, 8.2. Taki czołg lekki ma już takie dobre znaczenie od poziomu 9.0, gdzie te armaty, które jeżdżą po mapie mają... Przynajmniej taki sam poziom, albo nawet mniejszy. Wtedy jest już naprawdę super. Coś, czym charakteryzuje się lekki czołg? Przede wszystkim tym, że jest to jedna z najszybszych jednostek na polu bitwy, oprócz oczywiście myśliwców czy tam bombowców. Jest on bardzo zwinny, ale trzeba nim grać bardzo ostrożnie. Dlaczego? Ponieważ po pierwsze musimy wiedzieć, w którym momencie podjechać i zacząć bić tę artylerię. Najlepiej, jeżeli przeciwnik jest zajęty albo niszczeniem bazy naszych sojuszników. Ponieważ jeżeli ustawimy armaty, są ustawione 4-5 armaty na środku polu bitwy, a Ty będziesz chciał podjąć, zniszczyć tylko jedną, to Ty wyparowywujesz, ponieważ te armaty automatycznie nabierają Cię jako cel i 4 salwy z tych 4 armat po, ty, po takiej samej sile jak Ty jesteś i Ciebie po prostu nie ma. Tak nie możesz grać, musisz mega uważać, i dlatego mi się wydaje, że ta, ta jednostka jest dla takich troszeczkę ciut zaawansowanych graczy lub takich, których mają dużo czasu. I cierpliwości. Ja wykorzystuję ten czołg lekki przede wszystkim do zajeżdżania z tyłu, flanki, czasami do niszczenia właśnie tych armat i tych posiłków, lub przejeżdżam sobie na teren wroga i tam staram się właśnie te posiłki na pole bitwy neutralizować. I tutaj pokrótce Wam powiedziałem, czym tam się charakteryzuje, czyli tą mobilnością głównie. No i ma tam swoje działko przeciwlotnicze, ale to jest śmiechu warte. To tym to łaskożycie te samoloty, musicie poświęcić parę minut żeby zniszczyć jedną jednostkę, jest to zbyt długo jak na te realia tej gry. To, to, to jest akurat nie wypał z deweloperów. I teraz tak, eee, poczekajcie ja tutaj zaraz go przejdę do takiego podsumowania. Odnośnie oficerów, ok, mam, mam, tak, mam. Słuchajcie, no i standardowo, tak jak tutaj możecie zauważyć, mamy takie, jakby trzy składy oficerów. Dla bogatych, standardowo strażnik i profesor Bull. Mega dobre combo, wszystkie śmigłowce, czołgi, włącznie z lekkimi czołgami, jak najbardziej się sprawuje to. Olbrzymie obrażenia, troszeczkę mniejsza przeżywalność. Jeżeli nie inwestujemy w kasę, powyżej 300 dni otwierają nam się Bogini plus Lucita. Mega dobre combo, będzie nawało nam bardzo dużo obrażeń, jeżeli nie chcemy inwestować w kasę. Poniżej 180 dni ja używam do tej pory łowce i siewce, z tego względu, że łowca arktyczny nam stopuje jednostkę na 2 sekundy, a siewce nam dodaje dodatkowe obrażenia, zwiększa nam jeszcze penetrację. Ja teraz w tym momencie najprawdopodobniej będę zbierał te popiersia na Lusita i dla mnie Lucita plus Arktyczny będzie idealnym kombem, jeżeli chcemy właśnie wyłapywać te jednostki dojeżdżające na pole bitwy, ponieważ Lucita jest powalnia o 60%, Arktyczny jest jeszcze stopuje na 2 sekundy, więc taka jednostka, czy to jest helikopter, czy to jest jakaś armata, czy jakieś działki pancerne, no nie mają szans ucieczki. I będziemy o wiele szybciej i efektywniej je niszczyć. Dla mnie czasami zamiast tego siewcy używam jeszcze mery tylko dlatego ponieważ ona ma bonus plus 10 do szybkości poruszania się. I to ma diametralną różnicę w momencie kiedy chcemy uciec z pola bitwy. Oczywiście, jeżeli nas goni bombowiec, to nie mamy zbytnio szans, ale jeżeli goni nas inny lekki czołg i my mamy tam krawomerę włożoną, to my jesteśmy w stanie uciec tam po, na tam odległość 4-5 kratek, utrzymywać tą odległość przez dłuższy okres czasu. Wychodzimy niby wtedy z walki i my sobie klikamy i niszczymy tą jednostkę, usuwamy ją i, i wyra, wyrabiamy ją od nowa w bazie, czyli ochraniamy swoje lub ratujemy swoje resztki jednostek, które uważam jest też fajną taktyką i to wam kiedyś tam tłumaczyłem i też polecam używać. Zwłaszcza, że tym czołgiem lekkim dość często się to robi, gdyż jeżeli przeciwnik widzi, że Ty tam szarżujesz na jego boczną flankę lub wjeżdżasz mu w środek bazy, to bardzo często wysyłają swoje bombowce lub jakieś helikoptery lub inne lekkie czogi, aby was skontrować. Mam nadzieję, że w końcu deweloperzy się obudzą i albo znerwią bombowce, zwłaszcza te dedykowane do niszczenia celów naziemnych ponieważ taki bombowiec powiedzmy z 10 milionów siły kontra lekki czy 10 milion siły, to ten bombowiec zniszczy ten lekki na czołg bez najmniejszych strak, a tak nie powinno być. Powinno być coś takiego, że jeżeli już bombowiec się uweźmie na ten lekki czołg, to lekki czołg powinien mieć na tyle tą artylerię przeciwlotniczą dopracowaną, że przynajmniej żeby zjadał w połowie yy, tam ten bombowiec czy tam jakiś inny na lotnicyce. O, przepraszam bardzo, ale mój piecek zwykle dziczał. dobra, słuchajcie, z mojej to będzie wszystko. Macie pokrótce wyjaśnione, jak go używać. Wybór jest oczywisty: tylko mm, obóz niebieskich. Mam tutaj dla Was dobranych tych oficerów. Mam nadzieję, że Wam się to przyda. I pamiętajcie, że sugeruję tu troszeczkę bardziej zaawansowanym graczom, ponieważ musicie mocno wyczuć pole bitwy. I niestety nie jest to. Na samym początku może być taka sytuacja, że będziecie mocno ginąć, będziecie dużo tracić tych jednostek. Bo wiecie, bo to arteria was niszczy, a tu wasza MB podjedzie. Lekki czołg nie ma szans MB. Ja to testowałem, tam mój czołg 9.1 kontra 9.1, lekki czołg mój MB go miażdży. Niszczy go totalnie, nawet bez żadnej straty. A na polu bitwy dość często są MB. I dlatego młody czołgista na lekkim czołgu może mieć problem, bo będzie myślał, że on stoczy walkę z tym czołgiem MB i może coś tam zabije. To tak się nie kończy, więc uważajcie na to. Z mojej strony to wszystko trzymajcie się i do usłyszenia. Hej.